Dziś żyjemy w epoce naznaczonej wywyższeniem ego, w której człowiek stawia się w centrum wszystkiego, zapominając o swoim Stwórcy. Podobnie jak w czasach wieży Babel, duma popycha nas na skraj otchłani, podsycając podziały i konflikty, które coraz bardziej odciągają nas od światła Bożego. Cierpienie, które z niego wynika, jest nieuniknione, bezpośrednią konsekwencją naszych złych decyzji. Jednak to cierpienie nie powinno prowadzić nas do rozpaczy, ale do nawrócenia. W bólu i ucisku człowiek jest wezwany do ponownego odkrycia swojej słabości i do ponownego zwrócenia się do Boga, błagając o przebaczenie i miłosierdzie. Tylko poprzez pokutę i powrót do Boga możemy znaleźć prawdziwy pokój i zbawienie. Pamiętajmy o słowach Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy są zmęczeni i obciążeni, a ja im dam ukojenie. Mateusza 11:28. Przed udostępnieniem wiadomości od São Miguel, jeśli interesują Cię takie tematy, prosimy o subskrypcję kanału i wsparcie nas podobnym w filmie. Prosimy o przyjęcie tego wezwania, ponieważ mały gest może mieć ogromne znaczenie dla tej wspólnoty wierzących. Umiłowani dzieci naszego Króla, pozostańmy mocni w wierze, zawsze szukając światła i łaski Bożej, bo tylko w ten sposób możemy pokonać wyzwania i znaleźć prawdziwy pokój w naszych sercach. Panie Jezu Chryste, przychodzę do Was posłany przez Trójcę Świętą, aby nieść ochronę anielską, ilekroć nas wzywacie. Jako dzieci Boże cała ludzkość musi przestrzegać znaków i znaków tej chwili. W czasach wieży Babel człowiek urósł tak bardzo w swoim ego, że wierzył, że może dotrzeć do Boga. A to spowodowało ich separację, gdy zaczęli mówić różnymi językami. Obecnie widzę ludzkość równie zawyżoną w swoim ego, która nie chce już dotrzeć do Boga, ale raczej, że On nie istnieje w ich życiu. Jako Wszechmogący Bóg będziecie za to bardzo cierpieć, ale nie jak w wieży Babel, ale z tym, co sam człowiek stworzył dla własnego cierpienia i bólu. Ludzkość będzie jęczeć i wołać o boską pomoc, ale cierpienia spowodowane bronią zwrócą się przeciwko samemu człowiekowi. Ogień spadnie z niebios, ogień, który rozprzestrzeni się na prawie całą ziemię poprzez energię jądrową. To ludzka duma chce nadal być właścicielem ziemi, rządzić wszystkimi i narzucać swoje pragnienia na całym świecie. Sprawiedliwi przyjdą, aby oddzielić pszenicę od konkolu, aby odróżnić światło od ciemności. Módlmy się, aby ludzkość skierowała wzrok na Boga, rozpoznając swoje błędy i szukając odkupienia. Tylko poprzez prawdziwą pokutę i powrót do boskich nauk możemy znaleźć pokój i zbawienie. Niech każdy z nas będzie uważny i przygotowany na przyjęcie Bożego miłosierdzia, zachowując wiarę i nadzieję w naszych sercach. Ciemność prosimy o ochronę świętego Michała Archanioła. Pod jego tarczą napisz teraz w komentarzach: chroń mnie, święty Michale. Po publicznym pojawieniu się Antychrysta przyjdzie anioł pokoju, posłany przez Trójcę Świętą jako wielki akt Bożego miłosierdzia. Woła do ludzkości, aby powróciła do Boga, a w obliczu furii Antychrysta będzie prześladowany, ale nie uśpiony, będzie oczerniany, ale nie pokonany. W obecności anioła pokoju człowiek poczuje w swoim sercu ból lub szczęście, zgodnie z ilością i jakością swoich czynów i dzieł. Będzie się bał swojej świętości i prawdy, która niczym miecz pozostawi bez tchu tych, którzy chcą wstrząsnąć mistycznym ciałem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Anioł pokoju jest stworzeniem ludzkim, nie Eliaszem, nie Henochem, nie Janem, nie innym stworzeniem, ale on, aniołem pokoju. Modlimy się, abyście poświęcili 13 czerwca aniołowi pokoju. Módlcie się w duchu i prawdzie, módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, bo Stany Zjednoczone i Rosja są tak blisko, że jeden błąd może wywołać iskrę. Zjednoczeni w modlitwie szukajmy boskiej ochrony i przewodnictwa anioła pokoju, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom tego czasu z wiarą i odwagą, zawsze pod ochroną świętego Michała Archanioła. Niech nasze modlitwy będą światłem w ciemności, prowadząc nas z powrotem na ścieżkę prawdy i życia w Bogu. Niekontrolowana jest wojna, módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Płyty tektoniczne poruszają się silnie na ziemi. Magnetyzm działa, przynosząc nieoczekiwane meteoryty o dużych rozmiarach. Módlcie się za Boliwię i Amerykę Środkową. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Jamajkę, która będzie cierpieć. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Argentynę, która znajduje się na rozdrożu. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się w obliczu nadchodzącej choroby za całą ludzkość. W obliczu intensywnej prowokacji narodów muszą działać ostrożnie i przygotować się. Bądźcie wykonawcami woli Bożej i działajcie z wiarą. Nie czas na pytania, ale na to, aby każdy odpowiedział:
Jak się mam? Bądźcie z każdym dniem bardziej duchowi. Każdy otworzy swoją drogę do komunii z wolą Boga. Wspieram Cię moimi anielskimi legionami. Święty Michał Archanioł, zdrowaś Mario Najczystsza, bez grzechu poczętego. Zdrowaś Mario Najczystsza, bez grzechu poczętego. Zdrowaś Mario Najczystsza, bez grzechu poczętego. Przesłanie Świętego Michała Archanioła pozostawia nam poczucie pilności, a jednocześnie wielkiej nadziei. Znajdujemy się na rozdrożu i konieczne jest, abyśmy wszyscy zwrócili nasze serca ku Bogu. Niech nasze modlitwy będą żarliwe, szukając ochrony i boskiego przewodnictwa, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Niech każdy z nas zobowiązuje się do podążania za wolą Boga z wiarą i determinacją, ufając wstawiennictwu Świętego Michała Archanioła, aby prowadził nas i chronił w tak trudnych czasach. Możemy podążać drogą samolubstwa i samozagłady, lub możemy nawrócić się na Boga i zbudować przyszłość pokoju i sprawiedliwości. Wybór należy do nas. Ale jak możemy przygotować się na powrót Mesjasza? Jak możemy szerzyć przesłanie pokoju i nawrócenia? Przechodzimy przez czasy wielkiego ucisku, naznaczone konfliktami i cierpieniami. Każdego dnia pojawiają się doniesienia o przerwaniu życia, zniszczeniu rodzin i rozerwaniu społeczności przez wojnę. Wydarzenia te przypominają nam o kruchości naszego istnienia i pilności poszukiwania wyższej orientacji. Ludzkość, często pochłaniana przez własne egoistyczne interesy i ambicje władzy, straciła z oczu istotę naszej wspólnej ludzkości. W tej zbiorowej ślepocie pragnienie władzy przeważało nad współczuciem i braterską miłością. Pamiętajmy jednak, że tylko Bóg może przynieść prawdziwy pokój. Kiedy nadejdzie boska chwila, wkroczymy w okres głębokiej pokuty i bólu duszy. Będzie to oczyszczające cierpienie, które uświadomi nam naszą obojętność na boskie wezwania. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli supremację Boga w naszym życiu. Musimy rozpoznać naszą małość przed boską wielkością i otworzyć nasze serca na nawrócenie. Prawdziwy pokój i sprawiedliwość można osiągnąć jedynie poprzez wiarę i spełnienie woli Bożej. Niech nasze działania i modlitwy odzwierciedlają to zrozumienie i niech razem zbudujemy bardziej sprawiedliwy i współczujący świat przygotowany na przyjście Mesjasza. Jako stworzenia Boże musimy żyć pod wolą trynitarną, która króluje i będzie panować przede wszystkim. Tylko wtedy znajdziemy pocieszenie i nadzieję. Uklęknijmy w uwielbieniu i czci, akceptując suwerenność Boga w naszym życiu. Czekajmy z cierpliwością i wiarą na przybycie anioła pokoju, który przyniesie pocieszenie i odkupienie. Amen. Są to pytania, które każdy wierzący powinien sobie zadać. Światło Maryi kontynuuje modlitwę do Anioła Pokoju podyktowaną przez Najświętszą Maryję Pannę w sierpniu 27 z 2021. Modlitwa do Anioła Pokoju. Królowo i Matko, poprowadź mnie za rękę. Poprowadź mnie do rozpoznania Anioła Pokoju wysłanego od Boga, aby towarzyszył Jego ludowi w obliczu przeciwności i prześladowań. Chodź, Aniele Pokoju, modlę się do Ciebie. Przyjdź, pomóż ludziom swojej Królowej i Matki w obliczu zła i przeciwności losu. Bądź pocieszającym balsamem, który trzyma mnie blisko Twojego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Utrzymaj mnie jak światło oświetlające moją ścieżkę i ścieżkę ludzkości, gdy dominuje zmęczenie. Nie chcę stracić wiecznego zbawienia. Anioł pokoju, podejdź do mnie, do Jezusa. Anioł pokoju, podejdź do Najświętszej Dziewicy. Amen. Niech Bóg zawsze oświetli Twoją drogę. Do zobaczenia w następnym filmie.